Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku GTA San Andreas. Tym razem mamy troszeczkę większy spokój na początku, nie tak jak poprzednio, kiedy ktoś mnie oczywiście posuwał samochodem, gdy byłem na motorze. Dlatego możemy spokojnie się przywitać, tak więc witam. Zapraszam do zostawienia na dobry początek lajka, jeżeli jesteście fanami serii, a ja kieruję się do OG Loka, ponieważ jest to jedyny znaczek z misją, jaki mam w tej chwili dostępny, a przecież... I am all about that mission life, bruch. Oh shit. A w sumie może to była sugestia od gry. Jedź przed siebie, tempa pało, a będzie ci się dobrze spało. Balasi! No kurde, nie trafiłem za bardzo. Prowadzenie pojazdu wzrosło, no proszę pana. To jest oczywiste. Oh shit, bo... Nie, dobra. Powinny być jakieś bonusy za zabijanie tych balasów. Pewnie jest w statystykach oczywiście zamordowani ludzie mi się tam nabijają. Oh shit. Ale ja chciałbym na przykład mieć wzrost umiejętności mordowania balasów. To by było przydatne. I byłaby to całkiem niezła zachęta do prowadzenia tego gangsta life. Więc szkoda, szkoda. A pewnie jest jakiś mod. Albo dałoby się zrobić niewielkim nakładem sił takiego właśnie moda. Ale ja się oczywiście tego nie podejmę, no bo żaden ze mnie moder. Dzwonię do Antka i działamy. Znowu wjeżdżam tyłem do drive-thru, to jest bardzo zła taktyka, nie róbcie tak nigdy. Każdy chce spokojnie z drive-thru skorzystać, nie niszczcie im tego. Dobra, Lok, co tam u ciebie? Oho! O co poszło? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'm gonna slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit, uh-huh. In the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Jesus. No dobra, załatw sobie nowe ciuchy, wdepnij do fryzjera, następnie wpadnij na imprezę do domu OG Loka. Okej, okay, czyli pomiędzy 20. Czyli, kurde... Taki lajcik. Znaczy, ja jestem święcie przekonany, że coś się dokumentnie spiedryli na tej imprezie, ponieważ no... No hej, jak często mamy tutaj imprezy, które polegają na tym, że... Znaczy, jak często mamy misje, które polegają sobie na tym, że imprezujemy. Tak więc, no, ja myślę, że to szybko się może zakończyć. Ja tu widzę dobry kąsek. Siema, koleżanko, słuchaj. Daj mi swój jebany samochód! Dobrze, dziękuję. Czy będziesz próbowała go odzyskać? Nie, nie mamy tutaj... O, oczywiście, już coś musiałem z nim zrobić. Nie mamy tutaj dzielnej bojowniczki, która chce odzyskać auto? Nie, mimo iż z niego wysiadam i wchodzę do fryzjera. Jak wolisz! Dobra, panie kolego, czy ty mi możesz zaoferować jakieś inne te... Blond włosy, blond afro. O Boże, są nowe, szczegółowy fryz. Na groove, blond irokes, różowy, kurwa, irokes! A! Sprawdźmy to. Boi, to jest to! Nie, może lepiej nie. Ale ludzie, blond afro to brzmi zajebiście kusząco. Żeby być jak ta taka... jak ta taka, kurwa, Milka. Co, nie... Enter, wyjście. Nie, bo on mi to teraz zetnie. A! No i muszę jeszcze raz siąść. Jak się na mnie patrzy takim pustym wzrokiem, Chryste. Nie, wracaj tam, CJ! A! God fucking dammit, wracaj tam! Robimy ci blond afro! I chuja możesz z tym zrobić? Jak ta czekolada Milka, wiecie, w takie łaty. Blond afro, lewy shift, podgląd, dopiero kolejny lewy shift to jest zakupienie. I kup! Tak jest, boi! To, no... Wygląda to absolutnie strasznie. Ale hej! Life is a circle, friend! Wyglądam teraz troszeczkę jak końcówka długopisu, bo wiecie, taka kuleczka jest na końcu, którą się tak właściwie pisze. Super porównanie, ale mi to wyszło. Dobra, no to co? No to kurde, jedziemy jakieś ciuszki chyba kupić, tudzież ewentualnie po prostu zdjąć. W tym sklepie z ciuchami chyba nie byłem. Strasznie trudno mi się jest odnaleźć jeszcze, wiecie, na mapie ze starych dobrych czasów, kiedy to nie było.
listy sklepów i każdy miał swoją nazwę, ładnie wszystko wypisane, gdzie musisz legendę przeglądać, bo inaczej nie ogarniesz. Gubię się w tym świecie retro. No mówię to po prostu prosto do was. I tyle, no. Dobra, okej, okay, ja mam już pomysł, co ja ze sobą teraz zrobię. Gdzie jest ta przymierzalnia? Tutaj. Co mi tutaj możecie zaoferować? Czy to są jakieś sportowe troszeczkę? Train hard. Dobra, tułów, proszę państwa. Slapper stop, koszulka Bandits. T-shirt, koszulka Saints. Kurde, no ja nie wiem. Koszulka baseballowa. Czy to nie jest takie polo po prostu? A dobra, wygląda w sumie aż tak nie tak źle. To sobie to weźmiemy. Lewy shift kup. Mam co nieco pieniędzy, więc wiecie, wydajmy na siebie. Zainwestujmy w CJ-a, żeby nie był takim szmatławcem. Nogi. Shorty bokserskie, shorty koszykarskie, dresy z paskami. Podgląd. Jak to będzie wyglądać? Czy będę godnie reprezentował paski? Ha, no wygląda to dziwacznie, ale zawsze to będzie jakaś przyjemna odmiana. Znaczy, tutaj nic absolutnie do tych włosów, do tego blond afro nie pasuje, ale to... Od kiedy ja dobieram rzeczy, żeby do siebie pasowały? Buty, dobra. Półtrampki, buty bokserskie, tenisówki. Weźmy jakieś białe tenisówki do tego na przykład. No i to już w miarę jakoś wygląda. Znaczy, ta zieleń nie pasuje do tej czerwieni, ale no trochę zielonego wypada na sobie mieć, okej? Okay? Jakby przeliczyć te dolary, to ja tonę pieniędzy w tej chwili wydaję. Nie wiem, jak dobrze się z tym czuję. Łańcuch Saints. Stopper. O chuj. Boy, this be gangsta as fuck. To taki stopper. A nie, bo to nie jest. Ja myślałem, że to będzie taki wielki zegar złoty, który jest większy od mojej głowy. Ale niestety nie. Dobra, zegarki nie, ale okulary. Okulary przeciwsłoneczne, jak będą wyglądały? Oh boy, i to mi się podoba. Jeszcze są okulary lotnicze. Ja się zastanawiam, czy to będą takie awiatory znane, myślę, wszystkim, ponieważ tona ludzi lubi się w takim czymś bujać. No ta, to są awiatory, kurde, bierzemy te awiatory. Niech będzie. Nie wiem, ile będą kosztowały. $150. No spoko, no. Jak już mówiłem, inwestycja w samego siebie, bo nie mam na co innego pieniędzy wydawać. Nakrycia głowy. Helmut? Co to jest Helmut? O Boże, jeden... I to afro... Nie, bo afro jest schowane, to ja nie chcę. To ja nie chcę nakrycia głowy, ja chcę świecić tym afro wszędzie dookoła. Dobra, możemy stąd wyjść. Jestem troszeczkę odpicowany. No teraz tylko muszę doczekać do tej 20 i pójść na imprezkę. Mogę też pojechać do domu i w sumie zdjąć tą bluzkę, którą właśnie w tej chwili kupiłem, ponieważ mam tatuaże i może ja chciałbym świecić tymi tatuażami. Chciałem zrzucić tego gościa, przyznam się, nie udało mi się. Aczkolwiek jeszcze mam troszeczkę czasu do zabicia, zanim będę mógł w ogóle wbić na tą imprezę, bo to będzie dopiero godzina 20. Tak więc na razie na dobry początek chodźmy coś zjeść. Tutaj do Clackenbella. Wejście jest gdzie? Wejście jest tam. Ponieważ... Chociaż nie, w sumie jak nie mam życia, to nie mam po co jeść. Możemy za to pojechać na siłownię, proszę państwa. Ponieważ muskulatura już trochę mi spadła, ja nie mogę pozwolić, żeby mi spadała muskulatura. Dlatego jedziemy tutaj. Mówiliście mi o jakiejś ukrytej siłowni, że jest jeszcze jedna, tylko że nie jest oznaczona chyba? Że tam mogę sobie pojechać poćwiczyć, ale no przyznam, no czemu miałbym się jakoś koniecznie interesować siłownią tylko dlatego, że jest. O! Drzewa! Ściany! Ludzie! Kobiety rzucające się pod koła. Dobra, no może nie do końca mi się rzuciła pod koła. Ja jakby ją przejechałem. A! Boi! No ale ten to mi się już rzucił pod koła. Nikt nie powie, że nie. God fucking damn. Może ja nie chcę mordować tych ludzi. Może to oni chcą ginąć z mojej ręki. Wiecie, ja myślę, że znajdą się takie pojeby, które wiecie, po prostu pomyślą: o stary, że moim największym marzeniem to jest, żebyś mnie zabił na przykład. Ja jestem gotów uwierzyć w takie sytuacje. Jakieś rytualne mordy na przykład. Tak kogoś lubisz, że aż chcesz, żeby cię zabił. Możemy... A, dobra, never mind. Na razie ta siłka. Na razie ta siłka. Mamy już godzinę 16, więc jak sobie będziemy wracali tam z powrotem... Rower! Tak jest! To jest ten środek transportu, który ja wybieram jako mój główny. Ty suko! O nie, tak się nie będziemy bawili. Dobra.
Jak to policja? O, już nie ma policji, dobra, zapomnieli o mnie. Jedna kobieta na rowerze nie była warta wysyłania posiłków. Dobra, na siłkę z klameczką. Co by tutaj teraz? Ja ogólnie dużo biegałem, kiedy was nie było. Weźmy 240, żeby sobie podkręcić wytrzymałość, ponieważ to jest mega proste. Mam jakieś ograniczenia na tym, jak często mogę sobie, jak dużo mogę sobie ciężary podnosić. Nie jestem pewien co do wytrzymałości i co do jeżdżenia generalnie na bieżni czy też na rowerku. Ale wiecie, no wytrzymałość to jest skill, który wzrasta dość długi czas. A ty, czy w ogóle... Miałem wrażenie, że shift i lewy przycisk myszy, które muszę klikać naprzemiennie, odpowiadają za różne części. Znaczy za lewy shift za jedną rękę i prawy lewy myszki za drugą rękę. Bo on tak jakby krzywo troszeczkę to podnosił, ale to chyba takie już uroki podnoszenia sztangi. Nie wiem, nie wiedziałbym jakie są uroki podnoszenia sztangi, bo moja historia podnoszenia sztangi kończyła się na tym, że przestawałem chodzić na siłownię i tyle. Tak dobrze mi szło w tym roku na siłowni. Calutki sierpień chodziłem regularnie 3-4 razy w tygodniu. Zaczął się wrzesień i zaczęły się kłopoty. Zaczęły się wyjazdy, eventy, filmy do zrobienia, premiery. W cholerę tego się zaczęło i po prostu jakoś tak to umarło w moim przypadku. Jeść też nie jest łatwo, kiedy ma się to tonę czasu zawalonego. Nieregularny schemat dnia. Mam wrażenie, że o wiele prościej jest samym sobą zarządzać, kiedy ma się jakby jakieś narzucone odgórne limity. No a ja nie mam. Ja na przykład w tej chwili dzisiaj wstałem sobie o 22, teraz jest 4:49, jak to nagrywam i obstawiam, że za jakieś 2-3 godzinki pójdę z powrotem spać. Wstanę po południu, akurat coś może nagram, pójdę do fryzjera i tak dalej. Do fryzjera, nie, do dentysty. Wy, kiedy już oglądacie ten odcinek, bo nagrałem sobie teraz dwa razy GTA, to w sumie jest czwartek. A to mówiąc do was dzisiejszych czwartkowiczów, wczoraj wieczorem o 19, po 19, sprawiłem sobie prezent na święta, leczenie kanałowe zęba. Wspaniale, nie? Wspaniale w pizdu, naprawdę. Tak więc życie nie jest łatwe. Jedziemy na imprezę. Myślę, że akurat jak tam dojadę i chwileczkę poczekam, to będę na czas. Tak więc ja sobie ten znacznik zdejmę, bo mnie będzie tylko wkurzał. Jedziemy tam, gdzie wskazuje na Moji. Swoją drogą, na grupie Jebaczy, którą znajdziecie wpisując w wyszukiwanie Facebooka Jebacze Tivolta, możecie znaleźć ostatnio tonę memów. Oj, oj, policja nawet załatwia te, kurde, lampy. To ja się nie mam czym przejmować. Kurde. Nie, wiecie co, przydałbym się jednak samochód, będę tam jechał. Aha, imprezka jest u nas na Grove Street. O! A to nawet nie wiedziałem. Znaczy, nie spojrzałem, myślałem, że gdzieś tam na mieście, nie? Dupeczek nie miałem jak skombinować, szczerze mówiąc. Tak więc nie mam dupeczek. Ile mam za to pieniędzy tutaj? $615. Postępy z Denis spadają. O! Drugi rower kolekcjonuję. A to jebać Denis tak naprawdę. Dobra, ja sobie wejdę. Zapiszę grę, żeby przesunąć czas. No, dość mocno, ale i tak. Noc to noc. W godzinach się będę dalej chował do wykonania tamtej misji. Może akurat przestanie padać, bo nie jestem wielkim fanem deszczu w grach. Szczególnie w GTA, gdzie nie ma to większego tutaj profitu z tego. Hey CJ, where what up G? Hey Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Okay. I'ma come over right now then. Okay. Popatrzcie teraz na ten dom. Czy ten dom wygląda, jakby była tam impreza roku z zajebistymi suczami? No nie do końca. Znaczy jedyny sposób, w jaki to mogłaby być prawda, to jest jeżeli tam naprawdę głównymi bohaterami tej imprezy są zajebiste sucze i wszyscy siedzą w domu i po prostu się z tymi suczami, wiecie, grają kurde w wojnę kciuków, tak więc domowy melanż. Co się tutaj spieprzy? Ten DJ jakiś wkręcony. Blonde afro. Hey, what's up, homie? What's up, Rod? See all the homies in the back, man, away from this whack music. Man, I feel you. Dupeczką się podoba, hej. Ale Low to kariery raperskiej nie zrobi chyba. Work, man. Hell yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You're a real killer. Szyja nam wchodzi w głowę. Relax, man. Hey,
A baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Okej, okay. I widzicie, to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Kiedy Locke sobie tam rapuje swoje idiotyczne teksty w środku. A my musimy się napierdalać z balasami. Dobra, blokujemy drogę i mamy jakiś najazd chyba na kwadrat, co? Tylko jak? No wiadomo, jak będziemy ich powstrzymywać. Po prostu ich będziemy mordować, no. Nie ma tutaj większej wątpliwości. I też nie powinno być chyba większego problemu. Jadą! Wszyscy tymi samymi samochodami jeżdżą dla niepoznaki, żebyś nie wiedział, że to wróg przyjeżdża. O proszę, i się napierdalają. Gdzie moja broń? Dobra, proszę państwa, patrzcie, ten już nie żyje. Tutaj... Boi! Jak tutaj podchodzą do nas? Czemu kurwa tak mnie bijesz, ziomek? Jezus, czy wy to widzieliście? Gościu straight up podszedł do mnie i zaczął mnie napierdalać. Dobra, mam trochę mało życia, ale oni nie mają już w ogóle życia. A nie, wait! Oczywiście. Te. Dobra. Dobra, zwiększona umiejętność używania pistoletu. Ja mam mało życia, bo się tutaj chyba mocno wystawiałem, ale... Okej. Okay. O Jezus Maria, tylko nie to, tylko nie na moście, zajebią mnie przecież. Chowaj się. Dobra, tego nie ma. Patrzcie, czemu tak jest, że oni kurwa zeskakują na dół, jak umierają, Jesus. O, ja mam się zająć alejką, co? Tak, jestem kurwa idealnym kandydatem do zajmowania się alejką, naprawdę. Pomóż Sweetowi, Jezus Maria. Oni są tu! Oj, umarłem. Ja pierdolę, kurwa jebana mak. Myślałem, że są za ścianą! Oczywiście, że jestem kurwa w szpitalu, co? No dobra. No okej, okay. To tym razem może lepiej się przygotuję, bo potraciłem kurwa bronię. Kobieto, wypierdalaj z samochodu, mam zły dzień. A oni mnie strasznie dojebali. O nie, policja mnie goni, ale kurwa straszna sytuacja. O nie, chyba się nie przejmę. Jestem już zły, nasze śmieci są obiektem ataku. W dupie mam nasze śmieci. Na śmieci to wczoraj mnie wyrzucili, kurwa. W nocy, jak umarłem. A potem wróciłem do życia, bo jestem jebanym bogiem. Jak już załatwiałem, kurwa, ty, przecież ja chciałem jechać pod Amunation. Amufukination. Co jest? Ty, F1 nacisnąłem i powtórka jakaś się odpaliła. To jest funkcja, której nie znałem, a teraz przypadkiem ją odkryłem, wow. Dobra, jadę tutaj, potem w lewo. Idziemy do Emination, zaopatrzę się chociaż w cokolwiek. Ponieważ nie dam rady z nimi walczyć, jak przyjadą, kurde, taką całą bandą. Muszę mieć coś, od czego zacznę. Chociaż, tak więc jakiś prosty pistolet. Albo wejdę tam na dach, dobra. To tylko kamizela mi będzie chyba potrzebna. Ała! No ziomencio! Dlaczego? Do środka. Właś, CJ! Właś! Na styk. Dobra, tylko kamizeli potrzebuję. Kamizela jest szalenie fajna, pancerz. Dawaj, nie pokazuj, chcę kupić od razu! $200 to jest gówno, a nie opłata. Pancerz, dobra. Teraz już przynajmniej wiem, że muszę się bardzo mocno chować, kiedy będę tam na miejscu. Jedno mnie boli, że niestety PM, czyli ten SMG, który wcześniej miałem, który jest zajebisty, jest w chuj drogi, nie będę go kupował, bo wolę sobie znaleźć jakąś pierdołę, ale żeby mieć od czego zacząć, to kupię sobie znowu pistolet 9 mm, żeby mieć czym zabić tych pierwszych, a potem pozbieram z nich jakieś potrzebne mi bronie. Strzelnicy tutaj nie ma, nieważne. Na strzelnicy już byłem sobie przed poprzednim odcinkiem, żeby przetestować, jak się będzie tam strzelało. Kurwa, balasi, dobra, wszędzie balasi, no tak. Ich różowy teren. Gdybym nie zrobił tej misji, to bym nie miał, kurde, ujebanej całej mapy terenami gangów. Chociaż pewnie jest mod, który to zmienia. Pozwala na przykład wyłączyć. Co się tutaj odpierdala? Ty, kamizela na środku ulicy! O kurwa. O, fuck man. Uciekam, dobra. A! No nie, no i po chuj, ja tą kamizelę kupowałem. Nie, biegnij, nie chcę mieć z wami nic wspólnego, gnoje. A bierzcie sobie ten teren, wyjebane mam. Idę do siebie. Ten odcinek to jest skupisko po prostu świata działającego przeciwko mnie. A, no tak, dobra. 20 będzie za 30 minut. To poczekam. Te jebańce mi tutaj wbiegają! Nie, bo ja całą kurwa amunicję zmarnuję.
Traf go, kurwa, w tą głowę. Ty, ja z nich mogę amunicję przecież popodnosić. Dobra, o, oni mają jakieś fajne, przydatne rzeczy i trochę hajsu. O, wow, i nawet utrzymałem swój teren. Dobra. Czemu o tym nie pomyślałem w sumie? Ty, a to mam... O, oj proszę, no i teraz już zaczniemy z troszeczkę lepszym sprzętem. Debile przybiegli do mnie, no to ich problem. Domowy melanż, dobra, no okej. A ja tutaj mam już w ogóle broń na start, tego nawet nie zauważyłem. Dobra, byle nie zginąć, to jest mój podstawowy cel. Ten jebaniec tutaj właśnie, on przedtem niezauważony przyszedł i zaczął strzelać. Dobra, zabiłem jednego mojego, bo stał mi na drodze, okej? Nie oceniajcie mnie, czasami potrzebne są poświęcenia. Jak te negusy tego nie rozumieją, to ja się z nimi bujać nie będę. Byleby tylko nie zabić żadnej z głównych postaci. O nie, więcej u góry, ale patrzcie, akurat na tyle wcześnie zacząłem tą misję, że jeszcze kurwa jest jasno. Ale impreza z dobrymi sukami już trwa, nie? Dobra, okej, okay. Idą alejką. Ja się chcę chować za samochodami, bo inaczej to mnie kurwa kropną w pizdu. Chociaż ten samochód też może... Tutaj! Kurwa, nie sądziłem, że będą nawet tutaj. Jebańce, dobra, dobra. Się muszę przepozycjonować inteligentnie. Mam już mało życia. O, wow, coś tam eksplodowało. Dobra, oni są tutaj wszędzie dookoła. Siła gangu zmalała. Ała! Nie, proszę, nie zabijcie mnie, nie zabijcie mnie, nie. Siła gangu spada, ale wiecie, no, póki ja nie zginę, to misja się nie zakończy. Tak to fajnie działa. Dobra, ten nie żyje. Kucanie to jest, kurde, tak elementarny element strzelania tutaj z jakiejkolwiek broni. Muszę o tym pamiętać, bo bez kucania to chuja zrobię. To mnie kucną, kurwa, prosto do grobu. Gin. Dobra, jeszcze mam trochę życia. Muszę na to spoglądać cały czas. Dobra, ten też kropnięty. Jesus! Jeszcze ktoś tam siedzi w tej jebanej alejce. Dobra. Jebańce, jak was, kurwa, zaraz tutaj pochlastam. Zapomnijcie... Kto jest twoją starą, a kto starym? Koniec. Grove is king? Man, I ain't never seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man, once Lowe got off the mic, then the party got started. No, Lowe raczej nie jest tym, który sprawia, że impreza jest lepsza, wiecie. Czasami jak na imprezę przychodzi jakiś taki znajomy, którego nikt nie lubi i myśli, że jest w ogóle... Wiecie, sam gorący towar przychodzi i robi rozpierdol, a tak naprawdę to jest dokładnie na odwrót. Nikt go tam nie chce. Dobra, okej. Okay. Żeby odzyskać troszeczkę życia, wydaje mi się, że mogę się przespać. Tak więc pójdziemy sobie, zapiszemy grę, ponieważ jak udało mi się już misję zrobić, to ja nie będę takiej dobroci podarowanej mi przez grę odrzucał. Życie mamy pełne, kamizeli może brak, ale to nic. Idziemy do... Kurwa, do Sweeta chyba, nie? Sweet czy Smoke? Dalej mi się myli. Jednoczenie rodzin. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Co oni tam pordole razem oglądają? Listen up, fellas. Like we were saying, no more bass in the streets. Finally. Peep this. We want to unite the families once more because the ball has been pumping our guys full of bass for too long. While we argue amongst ourselves. So all the family sets gonna meet down at the Jefferson Motel. I say it's time we went down there and made it official. Keep that shit off our streets. I vote I'm our representative on this one. That's right. Hey, it's all good. If Sweet think he can handle it, I'm down with it, man. All right, let's roll, homies. Let's do this. Yeah, let's go, man. Wszyscy ci wyglądają w miarę w porze. Oni są już, mam wrażenie, popkulturowymi ikonami. A ja? Kurwa, w okularach i blond afro. Czemu nie? Też przydałby się, żeby mój CJ został popkulturową ikoną. Dobra, jedziemy odwieźć ekipę na spotkanie w motelu. Ta, jak wagon pociągu cały pełny jebanych mnichów. Wow, balasi! Halo.
Co wy kurwa tutaj? Co oni sobie... O, ten jeszcze żył. O, wysiadł kolejny, dobra. Dojechałem na miejsce. Chciałem dać im skończyć gadać. What up? Okay, it's strictly one rep per set. You guys will have to wait here. We'll be there just in case, bro. Na pewno wszystko się posypie, jak nic. Ja jestem święcie przekonany, że się w coś posypie. No bo coś się musi posypać, nie ma wątpliwości. It used to be Grove Street. Relax. We straight, they straight. How about you, Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed, but I'm good. Okay. This is the Los Santos Police Department. Everybody stay where you are. Ktoś nas wystawił i wrobił. Holy fuck. Oh, shit. Co ja mam rozpierdolić ten... O Jezus, nie! O panie, to się źle skończy, oni mają kamizelki. Ja pierdolę! Co to ma być w ogóle? Dlaczego wy mnie wpierdalacie w taką akcję? Ja nie chcę, ja chciałem jechać! O Jezus Maria, wejdź do motelu bezpiecznie, wydostań stamtąd Sweeta. O Chryste! Dostałem w chuj shotguna, ale to jest inna kwestia. W automatach mogę kupić kurde te. Mogę kupić napoje, które przywrócą mi zdrowie. Dobra, ten nie żyje i miał jakąś ciekawą broń przy sobie, ale na takich terenach to mam wrażenie lepszy będzie właśnie shotgun. Przyjemne jest to, już tutaj się nauczyłem, że mam, widzicie, mogę kucnąć też. Nie wiem, czy to mi zwiększy jakość celowania. Że życie przeciwników im pokazuje w postaci tych. Kurwa, no to nie do końca działa. Halo, halo, chowam się. Bitch. A widzicie, suka chciała mnie odciągnąć od ratowania moich ziomeczków. Kurwa, za daleko jestem, żeby shotgun był skuteczny. Jezus, czy ja wszedłem? Czemu zaczęli się lizać? Nieważne, nie jebać to. Wiecie co, mam wrażenie, że sprawniej będę operował tym, szczerze mówiąc, bo tym przynajmniej umiem operować, wystarczy celnie w głowę wycelować i będzie. Czy ja mam ich zabić? Nie. O, proszę. Proszę, jakie pronto mordowondo. To mi się podoba, tak mogę operować. I tam mamy oczywiście jakiegoś jebańca. Plus lubię sobie na tych PM-ach robić już skilla. To się przyda na przyszłość. Patrzcie, jak kurwa giną. Nie zdążył się opuścić do końca, już go nie było. I tak to powinno zawsze wyglądać, dobra. Nie wiem, dokąd mam iść. Tutaj chyba ten niebieski znacznik to jest, kurde, Sweet? Sweet? Rider. Rider wszedł? A kurwa, nie wiem. Nieważne, za dużo, wszyscy są tacy sami, czarni. Nie, to było rasistowskie trochę. Get some suppressing fire in there! Dobra, kolejna sukwa na... sukwa. A, wal się, kurwa, zasłaniasz mi. Zasłaniasz mi miejsce, gdzie ja chciałem strzelać, okej? Okay? Nie bawimy się tak, dobra. Przewroty, pojebane przewroty. Jestem jebanym czarnym... Pierwszy czarny ninja. Tam mamy też jakiś jebańców. Jeden padł, drugi. Ty, tamten się zwiesił, o Jezus. Zwiesił się z sufitu. Tamten odwalił, kurwa, ninja policjanta. Ten dostanie w rękę i umrze. Dobrze. Okej, okay, większość tutaj poumierała, a ja nadal mam dużo życia, tak więc nie jest źle. Dobra, ten jest chyba w jeden pokój dalej, tak mi się przynajmniej wydaje. Ten kurwa, oni wszyscy są tutaj ninja. No siema. Pierdolili. Dobra, czyli tylko nasz braciszek, kurde, to jest ktoś, na kim możemy polegać. Chuje. O, ja jebie. Co teraz? Wielka ucieczka? O, rozjebiemy helikopter. No dobra. Dobra, ja chcę kucnąć. Czemu ta gra mnie zawsze w ogóle... Nie pozwala mi kucnąć, nichuja. Jak ja mam go rozwalić? Tym jebanym karabinkiem? Gówno widzę, szczerze mówiąc. Umiejętność władania SMG. Władać to można mieczem, gro, a nie kurwa SMG. O, jeszcze jeden tutaj został kolega z drugiej strony, tylko się schował. No, daj mi wycelować, gro, nie umiem strzelać. Podążaj za Sweetem, dobra, okej, okay, ty. Rozjebany.
Lepiej by było go, wiecie, wziąć i sobie nim odlecieć. Chociaż wtedy to by była w ogóle padaka pewnie. Biorąc pod uwagę to, że nie latałem jeszcze niczym w GTA San Andreas. Przynajmniej nie teraz, jak gram. No i moje zdolności latania by raczej nie były na wysokim poziomie. Ale boi! Władam teraz SMG, tak jak Geralt władał mieczem. O, a nie, a jednak po nas przyjechali, kurwa. Już myślałem, że będą śmierdzącymi zdrajcami. A widzicie, jaki jest plus? Przynajmniej zawsze wszędzie rozpoznam CJ-a. Po tym blondawku, nie? O boy! Co tu się dzieje? Mordować ludzi, czy bardziej rozwalać samochody? Kałach! Kałach! O boy! Tak, płoń, tylko daleko ode mnie eksploduj. Yeah! Osiągnięto poziom gangstera. O wow, dobra, czyli... Kałacha jeszcze swojego nie miałem, ale już wzrastają mi poziomy umiejętności. To mi się podoba. Przeładuj, CJ, przeładuj! Płońcie i gincie. O! Troszeczkę too close to comfort, jak to mawiają. Że w sensie wybuch był zaraz obok. Nie spodobało nam się to. Boże, co jestem, schizofrenikiem? O, no Marcie się to nie spodobało. Mam alternatywną tożsamość. Grzegorza! Siemanko! Jemu się to nie spodobało. Szalony jest ten kałach, on takie obrażenia robi. Kocham go. Chociaż jest jeszcze chyba taki właśnie jakaś M16, coś w tym stylu mam wrażenie. Marnowanie dobrych pączków, co? Czemu było zbliżenie na jakichś dwóch frajerów, kurwa, na motocyklu? Temu co się stało? Ninja, powiadam wam. Jezus Maria. Wszystko eksploduje, ludzie tutaj skaczą na... Ale lightowo, patrz, oni już płoną. Bang. Wystarczy im w maskę strzelać. Oczywiście, właśnie w tej chwili... O, nie, tylko... Nie, dalej, odjedźcie. O kurwa, nie eksplodujcie zaraz przy nas, proszę, nie chcę tak zginąć. Dobra, oddali się, bon! Jak to z lewej? Kurwa, wszędzie chyba! Mam wrażenie, że oni mogliby się postarać i jechać trochę szybciej. Co jest? Zajebał mi! Ćwicz dalej, osiągniesz poziom zabójcy. Chętnie tego frajera chcę zdjąć. O proszę, pod koła! Dobra, płoń! Szybko! Eksploduj, póki jesteś daleko. Zajebiście, tamten też już płonie. Psiarnia atakuje. 2. Powrót suki. O, ty, faktycznie zaciął mi się karabin. No właśnie. Co tam się dzieje? Zaciął mi się kałach. Co on robi tym helikopterem? Jezus Maria, chce nas ściąć. No pojebał chyba. O! Przemiliło go jak blenderem. A helikopter wylądował kawałek dalej. O, w dupę. Boi! To... A, wyskoczyliśmy, no tak. Fuck this. We gotta get out of here. Right is right. Everybody split up, we'll meet up later. Oj, coś czuję, że taka akcja to może być coś, co wygoni nas z miasta. Mówiliście mi, że coś takiego się stanie. Holy shit, no to mi się podobało. To była fajna misja, tylko... Słyszę helikopter, ale... A, odlatujący. Już myślałem, że dam radę wsiąść. Z perspektywy czasu... Wiecie, kiedyś jak się oglądało GTA San Andreas, to było to. Rozumiecie? To było po prostu, kurwa, to, jak się grało w San Andreas. A teraz, jak wiecie, ja już wiem, jak wygląda sobie piąteczka, jak wygląda online, co się tam dzieje. No to jak ja widzę taką akcję, gdzie, wiecie, te efekty są takie na raczej, powiedziałbym, dość cienkim poziomie i tak dalej. Tych efektów dźwiękowych tyle nie ma jakichś eksplozji ładnych. To odbiera troszeczkę satysfakcji, no bo jednak... Jednak wiecie, możecie mówić, że o, gameplay się tylko liczy, znaczy, nie, przepraszam, gameplay i grafika się nie liczą, że liczy się, o, fabuła, ale prawda jest taka, że to jest medium wizualne, to wiecie, tak samo jak nie powiecie, że przyjemnie się słucha muzyki,
która jest słabej jakości. Oczywiście w pewnym momencie jakby ta jakość muzyki już zanika różnica, nie? Nie rozpoznacie pewnie tak dla zwykłego ucha na zwykłym sprzęcie kompresji nie odróżnicie tam 256 od 320, nie? Ale jednak jak będzie super słaba, no to rozpoznacie. No to mam wrażenie tak samo jest z grami, że jakość tej grafiki i całości otoczki to jest takie używane do przekazania tego medium. Im bardziej jesteśmy w stanie uwierzyć w to, co widzimy na ekranie, tym bardziej się jesteśmy w stanie w to wczuć. Dlatego wiecie, kanciaste kurwa postaci i tak dalej, to odeszło w przeszłość i wiecie, i trzeba iść do przodu, nie? I dlatego nie można akceptować po prostu... O, motocykl. A to ten, którym przyjechałem, god fucking damn it, do garażu. Mam dwa rowery, dobra, to wolę dwa rowery. Nie można akceptować firm, które robią teraz grafikę pokroju San Andreas na przykład. Oczywiście zawsze warto wrócić do San Andreas klasyka. Dobra, moi drodzy, kończymy. Taki dłuższy odcinek wszedł. Mam nadzieję, że się wam podobało. Sporo akcji, sporo się działo i mam wrażenie, że coraz lepiej mi idzie. Chociaż padłem jak szmata w tym odcinku. Nieważne. Dzięki, trzymajcie się, łapki w górę i pa, pa.